No, ej, kurde, przed, znowu się materiał przedłużył o tydzień. Oni chcą tylko, żebym siedział i pokazywał kartę. Ale nie chcę mi coś tego robić. Kurde, tylko no, obiecałem im. Tylko z tego można zrobić można fajny materiał. No. Czy zapłacili z góry? Tak, mam ich kartę. To jest materiał za kartę. To ma być materiał, kurde, no nie wiem, co ja mam wciskać kit, że karta jest fajna. To jest bez sensu. O to chodzi, że czuję, czuję dyskomfort. Nie kupiłbym tej karty. Ona jest za droga. Tak? To, że mam się mówić, że fajnie dostałem kartę. No to to kurde słabe, tak? Wszyscy tak mówią, tak? Macie fajną kartę. Kupcie ją sobie, będą wam szybciej chodziły gry. Kuźwa, wydajcie 5000 tysięcy. Ile to kosztuje? 5 tysięcy 4? Czy powiedz, że nie fajna? Nie no. Ona jest fajna, tak? Absolutnie się cieszę z tej karty. Tylko jaki to ma sens, tak? Tylko ja ją dostałem. Tak, dla mnie jest cena... <laughs> oglądałem firmy ludzi, którzy to już zrobili. I to mówię, gość siedzi z kamerą, z kartą w ręce przed monitorem i mówi, że o ta karta jest tania, bo 2080 była droga, a ta kosztuje tylko 2000 zł mniej. Że powiedz, jak nie ma się co robić. Tak powiedziałem w jednej wersji programu. Nie podobałem mi się to. Więc zrobię wersję edukacyjną. Opowiem o raytracingu tracingu mniej więcej. Bo serio, widzę, dużo osób ma problem, nazywa to RTX-em, tylko to też jest tam plucie na NVIDIA trochę, ale NVIDIA się ucieszy, tak? Mówię, tam najgorsze jest to, że mówisz, że kupicie kartę, ale nie ma implementacji, mi się te implementacje nie podobają. DLSS jest... Ciekawy, ale nie używam go. Że Linus pluje na NVIDIA. Tak, 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 absolutnie, to jest spoko, NVIDIA się nie obrazi, to jest, to jest, wiesz, no, możesz pluć na NVIDIA i nic się nie dzieje, tak? To nie jest firma, która jest na granicy, że jak powiem, na przykład, że jej karta jest głupia, no to NVIDIA zbankrutuje. Oni chyba są daleko od bankructwa w tym momencie. Ta karta to nie tylko ray tracing. Czy ogólnie jest dobra? No jest dobra, ale kosztuje za dużo, tak? To co tam można powiedzieć? Tak, to są takie oczywistości. Karta jest dobra, bo jest droga i ma dużo w sobie jednostek do liczenia grafiki. Lepiej wytłumaczyć tym pajacom, że RTX to nie jest ray tracing i spró spróbować zrobić analizę, czemu ray tracing to jest ciekawa. To chyba dobry kierunek. Czemu ray tracing jest ciekawy? Konkluzja jest taka, że jest bez sensu trochę. No, bo metody klasyczne są bardzo spoko. Ja, tak, dokładnie. Jak ale tak, ty, ej, to jest dobre. To jest dobre. Jakby skończyć. Ray jest trochę bez sensu, ale życie też jest bez sensu, więc wnioski wyciągnijcie sami. Jezu, to był zajwiste. Fala samobójstwa obejrzenia obejrzeniu filmiku. <ścoughs> tak? Patrz, tak. RTX jest bez sensu, życie jest bez sensu, i tak tej karty teraz nie kupicie. Wnioski wyciągnijcie sami. Czekaj, że Nvidia chce, żeby utożsamiać RT z rtx a to jest oczywiste, tak, tak, Kory, to jest dokładnie tak. Nie chcę tego tak ująć, nie? Nie mogę tak powiedzieć, że po prostu Nvidia. Czy tak to ująłem? Ująłem to tak, że Nvidia wyprała wam mózgi marketingowo i mylicie RTX-a z ray tracingiem, to nie jest to samo. Ale chyba do tego nie doszli, więc nie mówili, że to jest złe. I potem była ta myśl, że to tak jak nazywanie konsol PlayStation, tak, a wszystkie samo. To, to z Jeepem nie znałem. Faktycznie z jeepem było dobre że wszystkie samochody terenowe to dżipy, to jest też spoko. Bądź na czasie i powiedz, ile można zarabiać teraz na kopaniu. To jest dobry temat, ale nie mogą ich kupić, tak? To jest problem. Robisz materiał o karcie, mi się wydaje, że do tego im się nie spieszy, no bo w sumie i tak się sprzeda ta karta, niezależnie od tego, co powiem. Coś wrzucę, bo oni sobie odfajkują. Chodzi o to, żeby pomyśleli, że Makua jest spoko. Tylko o to chodzi, tak? Mam w dupie widzów tak naprawdę, nie? Tak spójrzmy prawdzie w oczy w, tym, w tej sytuacji oczywiście. Z widzowie będą świadomi, będą sobie zdawali sprawę absolutnie, że to jest bez sensu materiał. Tak? No, jesteś człowiekiem, który chcesz kupić kartę, jakiś frajery ci mówisz, że ją dostał, przez to ty nie masz tej karty, bo on ma Twoją kartę i on ci mówi, że ta karta jest fajna. No? Kto jest debilem tutaj? <grywia> to jest dlatego. dlatego to, to jest, wiadomo, że tego nawet nikt nie obejrzy, ale już zagrajmy raz w szachy 4D, a właściwie w szachy zwykłe. Parę ruchów do przodu. Skórny wysyłny z tuby i tak nic nie wiedzą. Że tak samo influencery i nowe konsole. Tak, tak, tak. Więc jedyne, co można zrobić, żeby ten materiał miał sens. To chociaż mi chociaż wytłumaczyć, tak? Co to jest ten ray tracing? że to jest spoko. Bez sensu trochę. Ale jest spoko, tak? Ciekawe, ciekawy eksperyment. To jest trochę jak. Głupie to porównać do elektrycznych samochodów, bo one mają większy sens. Bardziej jak składane telefony. O. Tylko też. składane telefony w obecnej interakcji mają mniejszy sens. Moim zdaniem. Bo to łamanie ekranu to z rzeźnia. Ale to jest dobre. Więc tak, dać filozora. Filozo Dobra, zrobić z tego materiał filozoficzny. Podoba mi się to. O filozofii nikt nie rozumie. Ja też nie rozumiem filozofii, więc tym lepiej. Na stówę marketingowcy tego nie zrozumieją. pewno pewnie połować po filozofii, tak? No, kto ten, ale. Więc jest jakieś ryzyko, więc. Ale to jest dobre, dobre, dobre. RTX trochę zmonopolizował technologicznie w grach. Nie ma gier, gdzie ray tracing działa. Eee, ray tracing jest jak teraz? Jest DXR, Optics, NVIDIA, ee, jakiś tam i Vulkan, tak? Chyba są trzy największe implementacje. Ten in invidiowy paradoks pewnie odejdzie w niepamięć, bo kto byś to chciał używać tego, skoro jest tylko NVIDIA? Zostaje Vulkan i ee, DirectX. Ale to jest dobre, więc tak. Muszę tylko pokazać kartę, mam jakieś ujęcia. Moment. Daj psa w tle. Mam psa. Pokazywałem wam go? O, pokazywałem, teraz czekaj. Eee, psa mam, Moment. Tylko nie chcę mu. On, ten, on lubi rozwalać pudełka, więc eee, muszę, a muszę jeszcze to pudełko chwilę mieć. Zaraz wam pokażę. Psa miałem. O Boże, nie znajdę tak. Ale to jest ten, czy ten. Ale ten pies jest bez sensu, nie? No, to, tylko wam pokażę go, bo dobrze wyszedł z tym. Pies plus procesory to jest. Eee, plus sprzęt. Zrób test kart psem. No, ale to trzeba by porównać jakieś. Mam tylko jedną kartę. Test to jest coś. To jest słowo, które tak, nie wolno się tym słowem za bardzo wycierać sobie gęby. Ono ma podłoże niezłe. To w skrócie. To by było dobre. To można by nagrać. Kurde, myślę. To można by nagrać. Jak pies rozpierdala. To <ślesy> Dać mu to pudełko rozpierdolić, nazwać to test karty GeForce RTX. <noise> to jest najlepsze wyjście z tego wszystkiego. Cześć, dostałem kartę Nvidia, jest bardzo fajna. I tam dać monolog, a pies mi to, to z radością rozpierdoli. <noise> Beka z biedaków. <noise> On jest mądry, bo tam dużo sobie może bać. On, on tego nie je, on to rozszarpuje i wypluwa. Więc to jest to trzeba gdzie zaznaczyć. Jeszcze po, popiję to wodą z tego pudełka po i dziewiątce od Intela. <grywa> Okej, okay, to jest dobry pomysł, podoba mi się to. Akurat mam ten z Teddy Kama, który bym próbował. Dobra, to, to mi się wydaje spoko. Hmm, teraz tak, ten paździerz właściwy. Wyciszmy tylko głos, bo tam są pierdolety eee, Co ja tam wrzuciłem? Jezu, muzyka jest nawet. Muzykę też wyciszmy. Też nie mogę tego słuchać, ale to Tam jest jakieś pierdolenie w tle. Karta, karta, bla, bla, bla. Czy wykręciłem kartę? A, wykręciłem. Kazali mi ją pokazać. Potem będzie jakiś rak Moment, co tu się dzieje? Czym jest RTX? A tak, zadałem, że ten... NVIDIA. Ma talent, bo ten. pierze wam mózgi memami. A in, in, ten. Potem są tak jakieś. najpopularniejsze implementacje. Potem jest grafika z, wenta, z tego. To jest, to jest jakieś tam tło do pierdolenia. Tylko potrzebuje faktycznie animacji, jak działa rasteryzacja. Pies rozpierdzielający pudełku bardzo mi się podoba. To jest dobre. To jest bardzo dobre. Jak nie kupisz, nie nazywaj się Polakiem. Nie, to nie ma sensu. O to chodzi, że nikt nie, może, nikt nie może nic zrobić. Nie wiem, czego to porównać. To jest kurde. Jak ze szczepionką? Jest dużo tematów, gdzie można pójść w politykę. To jest zajebiste. Tak? Jakby tak pójść. Że wyobraźcie sobie, że jestem Jarkiem Kaczyńskim. Tak? Posiadanie RTX-a to jak bycie Jarkiem Kaczyńskim i zaszczepienie się, kiedy Wy nie możecie. O! I to by było dobre. To też byłoby. Nie? <laughs> znaczy, nie, to jest trochę też nietrafne porównanie, nie? Ale brzmi odpowiednio bezsensownie. Tak, albo za reklamowanie mięsa za PRL-u. Świetne, tak. Yy, Riruraj ma rację. <laughs> tak, aborcję dorzucić. <laughs> Jezu, porównać aborcję do tego, że zamawiasz kartę i cofasz zamówienie. Czy to jest jak... Jezu, to byłoby dobre. Zamawiasz kartę, ale nie może wyjść, że nie wyjdzie. Czy warto ją teraz abortować zamówienie? Mm -hmm, mm -hmm. I mamy połączoną neutralny temat Nvidii z aborcją. Tak, porównanie to w ogóle piękne. Tak, że aborcja jak i kupno karty jest zablokowane w Polsce. To są dobre, piękne sztuki porównań, właśnie. RTX od 12 tygodnia. Tak, i cena karty. A dobrze, to jest pomysł, pomysł że pójść w stronę filozofii. Czym jest ray tracing? To jest dobre. I po co on, po co on żyje? Ile jest pies, pies nie zjada pudełka, jakby co, on je będzie rozszarpywał, aż się nie znudzi. Pytanie brzmi, czy jest tak, jedzenie z pudełka przez psa to jest kwestia tego, czy fajnie się rozszarpuje, wydaje ładny odgłos, eee, jest ciekawe, to się może mu znudzić po 10 sekundach. Zobaczy, że w środku nic nie ma, że to nie jest ten, lubi, lubi ten, najbardziej lubi folię bąbelkową rozwalać, jak każdy, tak. No, czy materiał może być rozważaniem egzystencjonalnym? Tylko na tym trzeba się znać, tak? Bo są od tego filozofowie, no. Musi być szczery. Nie chcemy na pewno, żeby to był materiał z gatunku. Z tego pierdolenia influencerów. Tak, to jest karta, którą wam polecam. Jest super szybka i ten. No, ale głupi chuju dostały się za darmo, tak? Niezu. No, to trzeba być o tym ten. To jest takie frajerzenie. Nie? Serio, to powinno być. Chyba, żeby zrobić od DISA na siebie? Nie, nie, nie mówię tam o tym. Mówię o osobach, które dostały tą kartę. Bo tak te materiały wyglądają, tak? To jest karta, tam jest ray tracing, że są odbicia, że zobaczycie lustro. To jest taki, co, może być takie. pierdolenie. kurde, jakiś tam. Jacuś opowiada o karcie. Nie jest to droga karta, ale warto. Ale to, no bo nie, to nie jest wcale drogie, biorąc pod uwagę, że ma super moc. Najgorsze jest takie pierdolenie. Oglądam akurat materiały, na zachodzie też tak pierdolą czasami. Ale to super wygląda, super technologia i super chodzi. Żeby nie sądzić, że materiał jest sponsorowany. Materiał jest sponsorowany w ten sposób, że to jest karta. Tak? Ciężko powiedzieć, że nie jest sponsorowany, bo dostajesz kartę. Producent, czyli AORUS, chce, żeby to był po prostu test karty. A to jest bez sensu, no kurde. ten... Nie... Najgorsze jest to, że to jest straszne jest ten złe rozumienie słowa test. Bo w świecie tych marketingowców, to test karty to, jest, że pokazujesz start, który mówisz, że działa. To jest kurwa jak test żarówki, że podpinasz ją do tego. Test tej karty to powinno być totalnie przejechanie w porównać choćby z 2,80, potem wziąć analizę cenową i tak dalej. To byłby test karty. Zobaczymy, no może już się obrazili, tak? Bo to ten miał być materiał dwa tygodnie temu. Jeszcze mam rozkminę, jak go z nim zrobić. Że przez test rozumiem recenzja. Tak, 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 to jest to, to jest trzy słowa. Recenzja, test, opinia, e, materiał sponsorowany, to jest wszystko jedno. To tam wiadomo, napisać recenzja karty. Jest zajebista. Że przerysowany materiał influencerski. Nie, to tam nie ma co się wyśmiewać znowu z tym. To są już takie oczywistości. Natomiast jest kilka kwestii, które można by wytłumaczyć, tylko to też, kurde, inteligentny widz to wie. Dzieci tego nie obejrzą, więc mogę zrobić 15 minut pierdzielenia, i ten. może coś wymyślić.